W ostatnich dniach została oddana do użytku ścieżka rowerowa w drodze wojewódzkiej 451 w Oleśnicy, to znaczy wzdłuż ulicy Klonowej oraz Sudowa. Całość była finansowana z budżetu miasta Oleśnicy jako pomoc finansowa dla województwa dolnośląskiego. Wybudowana i oddana do użytku ścieżka jest częścią całościowego założenia rozbudowy ścieżek rowerowych w Oleśnicy. Taka koncepcja powstaje na zlecenie sekcji dróg miejskich. Ta część wybudowana jest bardzo znaczącą częścią, gdyż wzdłuż głównej drogi przebiega. W tej chwili po powstaniu koncepcji będą stopniowo realizowane następne etapy w zależności od możliwości pozyskania gruntów lub przebiegu po terenach miejskich. W tej chwili praktycznie na ukończeniu są ścieżki pieszo-rowerowe na tak zwanych wodociągach. Jest to pętla wzdłuż rzeki Oleśnica i następnie przebieg z powrotem do stawów o długości 2 km. Obecnie wykonana praktycznie na całości została już ostateczna warstwa nawierzchniowa. Dzięki temu można poruszać się już zarówno na rowerach pieszo, jak i z wózkami dziecięcymi. Jest to całość założenia rewitalizacji terenów zielonych, które w tym roku będą skończone na przełomie września i października. Dzień dobry, przepraszam. Co pani sądzi o tych ścieżkach nad stawami? No, mi się bardzo podobają. Można z córką i z synem wyjechać na małą wyprawę i spędzić miło czas. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Mając w pamięci jeszcze ubiegłoroczne tereny tutaj wokół stawów, wręcz jesteśmy zachwyceni. Brakuje mi naprawy tych bagien, które jeszcze też wymagają jakiejś takiego zainteresowania naszych władz. Mało tego, powiem, jestem przewodnikiem turystyki kajakowej. Widzę, że udrażnia się, robi się szlak jakiś taki tutaj tej naszej olsińskiej rzeczki. Pływałem nią lat temu, powiedzmy 10-15. Była dosyć spławna do widawy. Widzimy, że dużo, dużo więcej ludzi chodzi. Chodzi więcej z kijkami, a ja więcej na rowery, naprawdę, nawet bez sprzętu, bez kijków, bez rowerów. Bo tak to cieszy, naprawdę, to cieszy bo zamiast usiąść tam gdzieś w ogródku piwnym, to wolimy tu. Wolimy tu.